Witam na kanale Novato. Dzisiaj krótki urywek z pracy, jaką robimy na budowie nowego domu. Razem z kolegą wykonujemy tam wszelkie instalacje. Kolega robi rozprowadzenie wody, kanalizację, podłogówkę. Wspólnie będziemy robili tam pompę ciepła, rekuperację. Będzie tam też stacja uzdatniania wody. Także taki komplet instalacyjny. Ciechanów, północne Mazowsze i rekuperacja, może dzisiaj o niej mało, o samej centrali, ponieważ jej jeszcze nie ma. Będzie to Losnej od Mitsubishi Electric z entalpicznym oczywiście wymiennikiem o mocy 500 metrów sześciennych na godzinę. Czterobiegowa, proszę zwrócić uwagę, że jest to czterobiegowa, czyli ma regulację 125, 250, 375 i 500 metrów wydajności na godzinę. Ale dzisiaj bardziej o naszym systemie, z którym pracujemy, czyli rury, skrzynki rozprężne, rozdzielacze i tak dalej. Jest to Heatpex Aria. I przeze mnie najbardziej lubiany, ponieważ jest z sześciu, składa się chyba z sześciu tylko modułów, które można ze sobą łączyć w różny sposób. I jest taki właśnie elastyczny i nie zostają żadne rzeczy, które obciążają klienta. Bo pamiętajcie, że jak coś zostaje, to przeważnie za to musi zapłacić inwestor. Dom dwupiętrowy, czy właściwie parter z poddaszem, różnica poziomów między garażem i nadgarażem, dlatego musieliśmy tam takie łamańce robić. Darmowy projekt, jaki robi nam Heatpex, to jest ułatwienie, nie muszę siedzieć i tego robić sam. Oczywiście później będziemy to wszystko optymalizować, przepływy. Ale tak jak widać, ten system jest bardzo fajny do rozłożenia. Nawet ośmielam się powiedzieć, że dla osób, które chciałyby same zbudować sobie system, to on jest bardzo łatwy. Na uszczelkach nie jest to system doczołowy, ale naokoło ta uszczelka jest, czyli pierścieniem uszczelniającym, a nie doczołowym jest to lepsze rozwiązanie. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam chętnych do realizacji takich wyzwań. Możemy to robić razem, możemy to robić w kawałkach. Ważne, aby to miało sens i aby było to w oparciu o projekt i rzeczywiste zapotrzebowanie, a nie modę i podpowiedzi z YouTube'a. Chociaż sam publikuję na YouTubie. Dziękuję, pozdrawiam. Sprawdzone, polecone. W następnym filmie pewnie będzie o samym rekuperatorze więcej. Dlaczego on jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, czyli Mitsubishi Electric Losnej. Dlaczego jest najlepszym rozwiązaniem na rynku dzisiaj. Pozdrawiam. Novato. Sprawdzone, polecone.